Dziś w programie o poszukiwaniu i identyfikacji ofiar totalitaryzmów, o obchodach 80. rocznicy likwidacji niemieckiego obozu cygańskiego w getcie łódzkim. Powiemy także o deportacji Górnoślązaków do Związku Sowieckiego. Tych ludzi nikt nigdy nie miał odnaleźć. Pamięć o nich, pogrzebanych w bezimiennych dołach, ofiarach totalitaryzmów i czystek etnicznych, miała zostać zatarta. Tymczasem po latach historia upomniała się o nich. Przywracane są im nazwiska i stopnie. Po kilkudziesięciu latach wracają do swoich rodzin. Swój udział ma w tym powołane w obecnym kształcie w 2016 roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Ale prace poszukiwawcze prowadzone pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka, obecnego wiceprezesa IPN i dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, były prowadzone już od 2003 roku. Szukamy wszędzie tam, gdzie możemy ich znaleźć. Cmentarze to jest głównie po roku 1948. Wyszło takie pismo ogólne, żeby po roku 1948 poległych bandytów, cytuję, tak, i ludzi straconych w więzieniach za walkę z komunizmem chować w miejscach ogólnie znanych, żeby nie chować ich, gdzie popadnie. Wcześniej chowano ich w różnych miejscach, były to podwórka urzędów bezpieczeństwa, więzienia, wykorzystywano też oczywiście stare cmentarze, chowano ich po lasach. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca bitew, bardzo rzadko, jeżeli ludność miejscowa nie pochowała tych ludzi, szczątki bardzo często zabierano celem okazania identyfikacji, żeby ci osadzeni w więzieniach partyzanci mogli zidentyfikować. Oczywiście takie miejsca są. W miejscu bitew odnaleziono szczątki teraz pod Ogułami. My znaleźliśmy w Drużylach i w Raubiszkach szczątki polskich partyzantów, którzy zginęli w walce z NKWD na Litwie, na terenie Litwy. Znaleźliśmy na terenie Białorusi polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy zginęli tam 17 września 1939 roku, w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna ze Związkiem Sowieckim. Ci ludzie zginęli w walce na posterunku. Tak? Natomiast jeżeli chodzi stricte o podziemie antykomunistyczne, niewiele jest takich przypadków. Po prostu dlatego, że te szczątki były na ogół zbierane przez KBW bądź NKWD i wywożone w inne miejsca. Nawet po wyborach w 1989 roku nie można było o tym mówić. Ktoś wspominał o żołnierzach wyklętych, tam Liga Republikańska zrobiła wystawę, natomiast jeżeli chodzi o godny pochówek i odnajdywanie tych ludzi, zrobiono niewiele. Było parę oczywiście prac takich w Polsce wcześniej, było parę nawet pochówków udało się zrobić, ale tych takich głównych w stolicy Polski, ale też stolicy zbrodni, bo to jest taki symbol, tak, Powązki, nikt tych prac nie wykonywał. Dziś w Warszawie mamy już kilka miejsc przebadanych. Mamy przebadany częściowo cmentarz na Służewcu, gdzie też były chowane ofiary zbrodni z ulicy Rakowieckiej. W zeszłym roku prowadziliśmy kolejne prace na ulicy Namysłowskiej, czyli takie symboliczne miejsca dla tych ofiar polskich. Dlaczego symboliczne? No bo do Warszawy przywożono wszystkich dowódców, wszystkie te najważniejsze postacie, które śmiały się sprzeciwić sowietyzacji Polski, ginęły przede wszystkim w Warszawie. Z Danutą Siedzikówną związana jest taka historia, tam były dosyć spore problemy z jej identyfikacją, nie było materiału porównawczego, natomiast no, dzięki pracy wykonanej przez moich kolegów z Wrocławia, my jeszcze nie ogłaszając tego, że tak, znaleźliśmy tą legendarną postać, mieliśmy duże przekonanie, że to jest Danusia Siedzikówna. Dlaczego? Wiedzieliśmy, że w więzieniu w Gdańsku rozstrzelana kobieta była tylko jedna. I na szkielecie odnalezionym mieliśmy ślad po strzał. Wiedzieliśmy, że Danusia w momencie, kiedy ją zamordowano, nie miała jeszcze 18 lat. Szczątki były bardzo młode, nawet szczątki posiadały jeden ząb mleczny. Więc to wszystko jakby splatało się w całość. Te fakty potwierdzały nasze domniemania. No i rzecz najważniejsza, jeżeli Państwo spojrzycie na zdjęcie Danusi Siedzikówny, ona ma pewną deformację szczęki. Tą deformację też kolega Łukasz Szleszkowski, który z nami pracował, stwierdził, więc to były takie informacje, o których my byliśmy przekonani, nie mogliśmy ich jeszcze ujawnić. Wielka radość z jednej strony, że odnaleźliśmy Danutę Siedzikównę i Zagończyka,
Z drugiej strony też chciałoby się pokazać okrucieństwo tego systemu, bo pamiętajmy, że ten wyrok i wykonanie kary śmierci na nieletniej osobie nawet w czasach stalinowskich był przestępstwem. Sprawcy nawet złamali wtedy to komunistyczne prawo, mordując nieletnią dziewczynę. Więc mieliśmy wiele powodów wtedy do satysfakcji, dlatego tak miło to wspominam. Operacja Lawina to jest operacja Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie w wyniku pracy kontrwywiadowczej żołnierze podziemia niepodległościowego z okolic Baraniej Góry, z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Bartka, wsiadają na ciężarówki i w trzech transzach uciekają. Znaczy oni są przekonani, że uciekają na zachód, natomiast wszyscy są wymordowani. Ta operacja też pokazuje ten system. Nikt nie myślał o tym, żeby tych ludzi już, którzy siedzą na ciężarówkach, aresztować, zrobić pokazowy proces. Z góry było założenie takie: wywozimy ich, mordujemy, zakopujemy w nieznanym miejscu. Mamy trzy takie miejsca, o których dziś wiemy, że ci ludzie zginęli. Jeden to jest Stary Grodków, drugi to jest były majątek niemiecki Scharfenberg i polana w Barucie. W Starym Grodkowie, w Scharfenbergu udało nam się tych ludzi odnaleźć. Mamy już identyfikację, ponad 10 osób jest zidentyfikowanych z tych grup, więc wiem, że to są oni. Natomiast na samej polanie w Barucie, gdzie znaleźliśmy orzełki, znaleźliśmy ryngrafy, gdzie to miejsce jakby w pamięci ludzkiej żyło, że oni tam zginęli, niestety do tej pory nie udało nam się tych szczątków odnaleźć. W 2021 roku na warszawskiej Białołęce odkryliśmy masowy grób ofiar cywilnych. Ten grób odnaleźliśmy dzięki tak naprawdę zeznaniom świadka. Pan, który był małym chłopcem, mieszkał w pobliżu w czasie wojny, zgłosił się do nas i zeznał, że jako mały chłopiec widział egzekucję 18 mężczyzn. To była taka sprawa troszeczkę inna niż zwykle, bo my nie mieliśmy żadnych informacji w archiwach na ten temat. Ale to opowiadanie było na tyle przekonujące, że postanowiliśmy wykonać tam prace archeologiczne, w wyniku czego znaleźliśmy masowy pochówek. Odkryliśmy pochówek ponad 20 osób. Były to ofiary cywilne, głównie kobiety i dzieci. Trzy szkielety zidentyfikowane jako męskie. Na wierzchu tego pochówku znaleźliśmy butelkę po wódce, także oprawcy jakby dodawali sobie chyba animuszu albo usiłowali stępić własne sumienia, pijąc alkohol. Grób ten został odnaleziony, tak jak wspominałem, na podstawie zeznań świadka. Więc tutaj były najpierw zeznania, później nasze prace archeologiczne. W tej chwili trwają dalsze prace w archiwach i dalsze prace przy opisie szkieletów. Jest wiele takich wzruszających momentów, których oczywiście my jakby nie okazujemy, no bo w pracy jesteśmy w pracy i staramy się jak najbardziej profesjonalnie to wykonywać, ale żeby to przybliżyć Państwu, ja pamiętam taki moment, kiedy siedzę w wykopie, eksploruję jakiś szkielet i widzę tam gdzieś na zewnątrz, tam zawsze nam parę osób towarzyszy, są nasze namioty rozstawione. Chodzi starszy pan. Ja się tak zastanawiam, skąd ja go znam, skąd ja tego człowieka znam. Pracuję i gdzieś tak się zastanawiam. Może go gdzieś widziałem, bo ja mam pamięć do twarzy, gorzej z nazwiskami. I w pewnym momencie wiem, to musi być syn tego człowieka, którego właśnie szukamy. Bo jest tak podobny, tylko że oczywiście my szukamy 30-parolatka, a tutaj mamy już pana w takiej jesieni życia, natomiast jest tak podobny do taty. I to są też takie momenty, że wtedy wiem, po co to robię, tak z czysto takiego po prostu ludzkiego poczucia przyzwoitości. Chciałbym podkreślić, że ta pamięć o tych ludziach przetrwała dzięki rodzinom. Mimo że te rodziny były zastraszane, mimo że ciężko im było bardzo przeżyć tą komunę, często nie mogli znaleźć pracy, nie mogli skończyć jakichś studiów, to pamięć przetrwała w rodzinach do naszych czasów. Tak? I to jest wielka zasługa tych ludzi, którzy gdzieś tam na dnie serca taką historią szeptaną przekazywali te informacje na temat swoich ojców, swoich dziadków. Powązki przetrwały dzięki pamięci ludzi. Pamięć o żołnierzach wyklętych też przetrwała dzięki pamięci ludzi. Więc to, że nam towarzyszyli, jest jakby też rzeczą naturalną. Oczywiście ci świadkowie odchodzą. I zaczynając ponad 10 lat temu pracę w IPN-ie, mówiliśmy, że ci świadkowie odchodzą i teraz mówimy to samo, tylko praktycznie już tych ludzi, którzy to pamiętają, to jest garstka i garstka tych ludzi, którzy wtedy byli dziećmi. Nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że wiemy wszystko. Nigdy, jestem przekonany o tym, nie zidentyfikujemy wszystkich ofiar,
nawet tych, które udało nam się odnaleźć, przynajmniej za naszego życia. Może technika się zmieni, tak? Świat idzie do przodu, metody badawcze też. Natomiast no, chodzi o to, żeby szukać, tak? Żeby dążyć do tego celu, a celem jest identyfikacja wszystkich i odnalezienie wszystkich. Więc taki mamy cel. Czy uda nam się go osiągnąć? Myślę, że to też nawet nie jest najważniejsze. Tak? Najważniejsze jest, żeby pracować w ten sposób, że chcemy odnaleźć wszystkich, wszystkich zidentyfikować i wszystkich pochować. W biurze pracują specjaliści z różnych dziedzin, między innymi historycy, archiwiści, genetycy i archeolodzy. Do tej pory zespół pod kierunkiem profesora Szwagrzyka przebadał ponad 250 lokalizacji. Prace prowadzone są także poza granicami Polski. Odnaleziono szczątki ponad 1500 osób, z których około 10% zostało już zidentyfikowanych. Z okazji 80. rocznicy likwidacji niemieckiego obozu dla cyganów w Litzmannstadt Ghetto, łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował wystawę plenerową Zagłada Romów i Sinti. Ekspozycję można oglądać przed Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Ten temat rzeczywiście bywał nazywany zapomnianym Holokaustem. Tak naprawdę badania w Europie, w Polsce, na świecie prowadzone są mniej więcej od 20, może 30 lat. Natomiast liczba inicjatyw upamiętniających tę historię z każdym rokiem się zwiększa. Jest to zasługa przede wszystkim środowisk romskich, stowarzyszeń, które w tych środowiskach powstają. One działają bardzo prężnie i wiele instytucji upamiętniających w ogóle historię, zwłaszcza historię II wojny światowej, włącza się w te inicjatywy. I myślę, że to jest bardzo budujące, że wspólnie udaje nam się tworzyć tą pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Obóz cygański, tak zwany Zigeunerlager, funkcjonował od listopada 1941 do stycznia 1942 roku. Władze niemieckie zamknęły w nim ponad 5 tysięcy Romów i Sinti pochodzących z Bungerlandu i Styrii na pograniczu austriacko-węgierskim. Z powodu makabrycznych warunków oraz panującej epidemii tyfusu plamistego przez 3 miesiące zmarło ponad 700 więźniów. Zmarł również komendant obozu SS, Oberscharführer Eugen Jansen. Jego śmierć i obawa przed rozprzestrzenieniem się tyfusu poza getto spowodowały, że władze niemieckie podjęły decyzję o likwidacji obozu. Pozostałych przy życiu od 5 do 12 stycznia 1942 roku hitlerowcy wywieźli, a następnie zagazowali w niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oficjalne uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbyły się w miejscu dawnego budynku kuźni, która była bramą wejściową do obozu cygańskiego. Obecnie jest to oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana odbył się wykład Andrzeja Grzegorczyka na temat niemieckiego obozu cygańskiego w getcie łódzkim. Instytut Pamięci Narodowej opublikował trzytomową Księgę aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku Dariusza Węgrzyna. Publikacja zawiera 46 200 biogramów mieszkańców Górnego Śląska, internowanych, aresztowanych i deportowanych do pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Każdy z nich został opracowany na podstawie dokumentów proweniencji polskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz relacji świadków. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz nauczycieli do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. Chcemy zachęcić wszystkich uczniów, żeby rozejrzeli się wokół i zobaczyli, być może nawet w najbliższym otoczeniu mają postacie warte upamiętnienia w komiksie. Mogą to być ich przodkowie, członkowie jakiejś społeczności, może bohaterowie, którzy żyli w ich okolicy albo działali. Wydarzenia przedstawione w komiksie powinny rozgrywać się w latach 1917-1990. Prace konkursowe należy przesyłać do 6 marca 2022 roku na adres Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej, ulica Janusza Kurtyki 1, 02 676 Warszawa z dopiskiem Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl w zakładce Edukacja.
26 grudnia 1991 roku Rada Najwyższa Związku Sowieckiego podjęła decyzję o rozwiązaniu ZSRS. To symboliczna data, zważywszy na to, że kilkanaście dni wcześniej, 8 grudnia, podjęto decyzję o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią artykułu zatytułowanego Bohaterowie z przypadku – Gorbaczow i Jaruzelski, przygotowanego przez profesora Filipa Musiała. Autor artykułu zwraca w nim uwagę na rolę i znaczenie, jakie odegrali obaj przywódcy w przekształcaniu swoich krajów z bloku komunistycznego w kraje demokratyczne. Autor przywołuje konkretne przypadki wskazujące, że zarówno Michaił Gorbaczow, jak i Wojciech Jaruzelski, prowadząc swoją politykę, w rzeczywistości nie dbali o interes obywateli i faktyczną demokratyzację warunków życia, że ich działania miały charakter pozorny, mający przede wszystkim na celu pokazanie ogółowi społeczeństwa, że kraje te zmieniają się w społeczeństwa demokratyczne, w których likwiduje się cenzurę, wprowadza wolność gospodarczą. W rzeczywistości jednak obaj przywódcy, zarówno Michaił Gorbaczow, jak i Wojciech Jaruzelski, dbali o interesy elit komunistycznych, którzy na przekształceniach demokratycznych uwłaszczyli zarówno siebie, jak i swoje środowisko. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią artykułu Bohaterowie z przypadku, Gorbaczow i Jaruzelski, gdzie znajdziecie Państwo także szereg innych argumentów przywołanych przez autora tekstu profesora Filipa Musiała. Znajdziecie Państwo także w tym tekście przywołane badania społeczne, które wskazują, jak jeszcze kilka lat temu postrzegane były sylwetki Wojciecha Jaruzelskiego i Michaiła Gorbaczowa w kontekście reform i zmian, które odbyły się w Europie Środkowo-Wschodniej na początku lat 90. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam.